Święta wielkanocne wymagają wyjątkowej oprawy, dlatego dziś gotujemy dla Państwa w zabytkowym pałacu niedaleko Sępólna Krajeńskiego. To tradycja w czystej postaci i tysiącletnia historia rodziny Komierowskich. W miejscu pełnym historii gościnnie gotuje dziś gospodarz nożem i widelcem, szef kuchni Rafał Godziemski. Dziś jego pomysł nie tylko na wielkanocne śniadanie, krok madam. Do mojego dania potrzebuję sos beszamelowy. Pokażę, jak go przygotować. Zacznę od zasmażki. Aby ją przygotować, potrzebuję masło i dokładnie tą samą ilość mąki. Czyli po prostu 1:1. Roztopimy masło na początek. I dosypuję mąkę. Wymieszam dokładnie. Mamy 3 rodzaje zasmażki. Pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Ja potrzebuję pierwszego, czyli tą najjaśniejszą. Trzeba bardzo uważać, aby zasmażka nie prysnęła, ponieważ naprawdę jest bardzo gorące. I bardzo powoli będę dodawał mleko. Najpierw troszeczkę zamieszam. Proszę się nie obawiać, jeżeli zrobią się takie grudki, ponieważ za chwilę się ich pozbędziemy. Mąka wpija mleko, chłonie je. Ta metoda pozwala na kontrolowanie gęstości mojego sosu, bo gęstość sosu może się przydać do zupełnie różnych potraw. Chwilę to zajmie, ale efekt będzie doskonały. Sos zaczyna się błyszczeć. I to jest ta gęstość, o którą mi chodziło. Idealnie. Odrobina soli. Gałki muszkatołowej. Grubo mielonego pieprzu. I liście suszonej pietruszki. Do tak przygotowanego sosu dorzucę pokrojony szczypiorek. Tak przygotowany sos odstawię na jakiś czas, gdy za bardzo zgęstnieje. Wystarczy dodać odrobinę mleka. Czas przygotować następne składniki. Na patelnię wleję troszeczkę oleju. Surową białą kiełbasę pokroję w cieniutkie plasterki. Dobrze doprawiona, już nic więcej nie potrzebuje. Da swój smak mojemu daniu. Pachnie naprawdę cudownie. I takie plasterki ułożę na patelni. Szalotkę pokroję w krążki. Kilka plasterków czosnku. A por pokroję w cieniutkie paseczki. Na koniec dla koloru kilka kostek drobno pokrojonej papryki. Wszystko razem połączę. Poczekam, aż usmaży mi się biała kiełbasa. Tak, to jest ten moment, kiedy mogę dodać pokrojone warzywa. Obsmażę je bardzo szybko, aby były chrupiące. Odrobina pieprzu. I tak przygotowane warzywa odłożę na bok. Kolejnym elementem będzie mini szynka dziadkowa. Pokryję ją w cienkie plastry. Pachnie naprawdę ładnie, soczysta, będzie
świetnie smakować. Potrzebuję kawałek pieczywa. Upiekłem sobie samodzielnie pszenno żytni na zakwasie. Myślę, że będzie idealnym dodatkiem do mojego dania. Dziwnie kroję, prawda? Ale potrzebuję duży plaster. Ależ chrupie. Z powodzeniem możemy użyć dobrego chleba tostowego lub po prostu swojego ulubionego. Odkroję skórkę. Nie jest mi potrzebna. Przekroję na pół. Każdy kawałek posmaruję sosem beszamelowym. Plasterek sera ułożę na sos. Na drugą kanapkę również. Jeszcze kawałeczek. Szynkę dziadkową na górę. Znowu sos beszamelowy. Biała kiełbasa ląduje na sosie. Dobrze, docisnę. Warzywa. Rozłożę równomiernie. Doskonale. Znowu sos beszamelowy. Sosu beszamelowego jest tyle w tym daniu, więc bardzo ważne, żeby był przepyszny. To, co mówiłem na początku. I całość przykryję drugim kawałkiem pieczywa. Lekko docisnę. I tak przygotowana kanapka ląduje na patelni. Na patelnię wleję troszeczkę oleju. Jak wspomniałem, kanapka ląduje na patelni. Spora. Będę smażył tak długo, aż pieczywo będzie chrupiące. Dla aromatu warto dodać troszeczkę rozmarynu. Pieczywo nabierze takiego głębokiego, ziołowego smaku. Jeżeli dysponujemy piekarnikiem, możemy swobodnie polać beszamelem, zasypać serem i włożyć do piekarnika tak długo, aż się zapiecze. Sprawdzimy kolor. Jeszcze troszkę. Z jednej strony już jest piękny, brązowy kolor. Teraz najtrudniejsza część odwrócić. Doskonale wyszło. Super. Kiedy odwróciłem kanapkę, mogę już położyć beszamel na górę. Pozostały ser pokroję bardzo drobno. Położę na beszamel. Łyżka masła. Ląduje na patelni. Roztopię troszeczkę i będę polewał ser, aby się roztopił. Kanapka gotowa. Położymy na talerz. I czas przygotować ostatni dodatek, czyli jajko w koszulce. Do wody dodałem troszeczkę octu winnego, soli. Zakręcę wodę.
i wbijam jajko. Białko już się ścina. Tak przygotowane jajko ląduje na kanapce. Udekorujemy pomidorkiem, drobnymi sałatami. Tak naprawdę kompozycja dodatków już jest zupełnie dowolna. Troszeczkę cebulki na górę. Czarnego pieprzu. Oczywiście wielkość kanapki zależy od naszego apetytu. Na koniec rzeżucha, bo to świąteczny czas. Ależ pachnie. I moja croque madame w wersji świątecznej gotowa. Smacznego! Noży mi widelcem w Telewizji Polskiej i na kanale programu na YouTube. Tam niemal 240 odcinków i mnóstwo pomysłów na wyjątkowe spotkania przy stole. Smacznego i do zobaczenia!